Witajcie, witajcie kochani. Prawda, moto po Grand Prix Kanady, które jak to zwykle bywa jest jednym z najbardziej emocjonujących wyścigów, bo zawsze coś się wydarzy i tym razem nie było inaczej. Andrzej, musimy zacząć od tej największej kontrowersji. Z jednej strony kierowcy, bo i Nigel Mansell, i Alan McNish, i Jenson Button stoją po stronie kierowcy, po stronie Vettela. Mówią, że ta decyzja jest nie do końca słuszna z punktu widzenia wyścigu i z punktu widzenia dobra sportu. A z drugiej strony wydaje mi się, że każdy sędzia wytłumaczyłby się z tej decyzji. No oczywiście jest to kontrowersyjna, proszę Państwa, bardzo decyzja. Ja naturalnie nie podejmuję się tutaj zabierać głosu, natomiast myślę, że jeżeli mówią o tym kierowcy, to oni wiedzą po prostu, co mówią. Przyjmuję tłumaczenie Vettela, bo rzeczywiście on chyba był tam pasażerem przez chwilę. No skoro był aż tak niewiarygodnie rozgoryczony, posunął się chyba troszeczkę za daleko, tak już patrząc na to, co się działo później na mecie, te wszystkie jego wyczyny takie o charakterze pozasportowym. Natomiast rzeczywiście to jest w ogóle generalnie trudna sytuacja. Przypomnijmy sobie, że podobna sytuacja, podobna, nie identyczna, bo nie decydująca o pierwszym miejscu, miała przecież miejsce 2 tygodnie temu w Monako, gdzie Verstappen dostał też 5 sekund kary, chociaż tam wykroczenie było ewidentne. Sędziowanie zawsze jest elementem kontrowersyjnym i to myślę, że w każdej dyscyplinie sportu. Ja tylko mogę wzdychać, że brakuje jednak kogoś takiego jak Charlie Whiting. Charlie Whiting jako dyrektor wyścigu oczywiście nie był członkiem zespołu sędziów sportowych, więc on by tutaj decyzji nie podejmował. Ale myślę, że gdyby Charlie Whiting był tam na miejscu, to kto wie, czy by gdzieś między panami nie doszło do jakiejś no, niewielkiej rozmowy, niewielkiej dyskusji, sugestii, jak się w tej sytuacji znaleźć. Lewis Hamilton, później odniosłem takie wrażenie, bo na początku w sposób dość jednoznaczny mówił, co się tam wydarzyło i co powinien zrobić Sebastian Vettel, ale później już taki kategoryczny w tych swoich ocenach nie był. No zobaczymy, jak to się będzie wszystko dalej układało. Jedno jest pewne, tu sobie proszę Państwa tak z Krystianem już rozmawialiśmy, że największym przegranym tego wszystkiego, tej całej sytuacji, poza oczywiście Vettelem, jeszcze jest ten pan, którego nam kilkakrotnie pokazywano na ekranach, mianowicie Emanuele Pirro. To jest Włoch, no myślę, że będzie miał we Włoszech trudne życie. Teraz nie wiem, czy tifosi będą w stanie zapomnieć mu, bo właśnie Emanuele Pirro, Włoch, zresztą kiedyś blisko związany przecież z Ferrari, był członkiem tego panelu zespołu sędziów sportowych, był jedną z tych osób, która podejmowała decyzję. Nie wiemy, czy odbyło się to na zasadzie głosowania, czy tylko po prostu panowie tak w formie dyskusji doszli do takich, a nie innych wniosków. Natomiast no, fakt jest faktem, mamy gigantycznie kontrowersyjną decyzję. Ja myślę, że po tym zachowaniu Vettela, po tych wszystkich historiach, które na pewno nie są dla tego sportu najlepsze, najciekawsze, FIA bardzo nie lubi takich spraw, więc podejrzewam, że Sebastian Vettel i kierownictwo Ferrari zostaną poproszone do złożenia wizyty przy Placu de la Concorde w Paryżu. Ale z drugiej strony, jak zastanowimy się w tych najlepszych czasach, które doskonale pamiętasz Formuły 1, to myślę, że i tak bardzo delikatnie obchodził się z sędziami, ze wszystkimi dookoła Sebastian Vettel, zważywszy na to, co potrafili wyprawiać swego czasu Lauda, Hunt czy też Senna, gdy decyzja im się nie do końca podobała sędziów. Ale wracając do sprawy Vettela, bo ona jest dość istotna, oczywiście to jest kolejne paliwo dla tych wszystkich spekulacji we włoskiej prasie, że on zakończy karierę, że on powinien odejść z Ferrari, bo takie artykuły się pojawiają. Przytoczony z pewnością będzie wyścig z 2011 roku, kiedy Vettel także na torze w Kanadzie popełnił błąd i sprawił, że Jenson Button odniósł to fenomenalne zwycięstwo. Słynny wyścig, proszę Państwa. Przeszło 4 godziny. To po tym wyścigu właśnie wprowadzono ten przepis ograniczający cały wyścig do 4 godzin. Oczywiście z tymi wszystkimi przerwami, czerwonymi flagami, bo normalnie rywalizacja czysta nie może trwać dłużej niż 2 godziny. A z drugiej strony przy tych wszystkich symulacjach widać było, że Vettel
w zasadzie wykorzystuje do maksimum tego samochodu, jedzie na granicy bezpieczeństwa, żeby utrzymać się jednak w rytmie wyścigowym przed Mercedesami, szczególnie w tych pierwszych dwóch sektorach i zresztą w pierwszym sektorze popełnił błąd. No, początek był taki dość obiecujący. Ja powiem szczerze, że inaczej sobie wyobrażałem scenariusz tego wyścigu. Może przesadnie zasugerowałem się kwalifikacjami, przyjrzałem się dokładnie, jak wyglądały międzyczasy z kwalifikacji uzyskane przez Vettela i przez Hamiltona i czarno na białym z tego porównania wynikało, że pierwszy, drugi sektor to są sektory oczywiście Hamiltona, który uzyskuje niewielką przewagę nad Vettelem, natomiast w trzecim sektorze, tak zresztą się stało podczas tego okrążenia, kiedy Vettel wywalczył pole position, Vettel uzyskuje zdecydowaną przewagę nad Hamiltonem, zresztą Hamilton nie ukrywał tego, nie tylko Hamilton, Toto Wolff również o tym mówił, że Ferrari w tym ostatnim sektorze ma mniej więcej nawet może i 0,5 sekundy przewagi nad Mercedesem. Życie pokazało nam coś innego, jechali oczywiście na innych oponach, bo przecież w kwalifikacjach chociażby jechali na miękkiej mieszance, a tutaj była to mieszanka pośrednia, a później twarda. No i okazało się, że wtedy już tradycyjnie Mercedes jest szybszy, jest lepszy. No a Hamilton podkreślał to zresztą, zauważył to również jego inżynier wyścigowy Peter Bonington, który kiedy gratulował Hamiltonowi na zakończenie wyścigu, wspomniał właśnie o tym, że wzmusiłeś Vettela do błędu. Obserwując ten wyścig też do takich wniosków dochodziliśmy, oby się to właśnie tak nie skończyło. No i tak się po prostu skończyło. Vettel, to co powiedziałeś, mówiąc kolokwialnie, przestaje nam trochę trzymać ciśnienie. Najpierw sprawcą tego puszczenia ciśnienia u niego był Leclerc. Teraz no taka sytuacja jak sytuacja z Hamiltonem, natomiast z drugiej strony pokazuje to, jak odporny niewiarygodnie jest Hamilton. Hamilton, który troszeczkę miewa takie momenty wyścigowej płaczki, przepraszam za to określenie, kiedy zaczyna się użalać, no ale Bonington ma świetną na niego receptę. Jeżeli Bonington już nie daje rady, to włącza się James Allison, no i wtedy mówią: Lewis, tak, wszystko rozumiemy, wszystko wiemy, jedziesz fantastycznie, kto może dać radę jak nie ty? Przypomnijmy sobie Monaco, gdzie dokonał czegoś po prostu niewiarygodnego, niemożliwego. Tu też się na początku użalał. Już myśleliśmy dosłownie, że on nie skończy, że on w ogóle nie wystartuje do tego wyścigu, bo już był gigantyczny problem z autem. No ale okazało się, że w końcówce, jak już zaczyna jechać, jak już przejdą te początkowe różnego rodzaju płacze, to jedzie absolutnie bezbłędnie. To trzeba dodać, że przed wyścigiem gorączkowo było w garażu Mercedesy, bo był wyciek wody w samochodzie Hamiltona i trzeba było po powrocie z Park Ferme auto przygotować do wyścigu, więc ta nerwowość, a szczególnie po wybuchu nowego silnika w aucie Strolla w Mercedesie. Bottas też miał kłopoty ze swoją jednostką, więc silniki Mercedesa, no były drobne problemy. A to nowy, proszę Państwa, silnik wprowadzony, silnik jakby drugiej fazy, prawda, który właśnie zadebiutował tutaj podczas tego Grand Prix. Ciekawą rzecz powiedział z drugiej strony Nico Rosberg, który stwierdził, że jeśli Ferrari jest tak dobrym samochodem w Kanadzie, to znaczy, że koncepcja samochodu jest zła, bo buduje się auta, które są pomiędzy torem w Monaku a torem w Kanadzie, bo to auto ma przede wszystkim prowadzić się na tych zwyczajnych torach, nie bardzo szybkich i bardzo wolnych. A jeśli Ferrari jest konkurencyjne tylko na tym torze, to oznacza, że gdzieś fundamentalna koncepcja tego samochodu jest nie najlepsza i potwierdzone to zostało zresztą tymi różnicami w czasach na długich, prostych w trzecim sektorze, a na tej krętej pierwszej części toru Gilles Villeneuve. Ale jak mówimy o samochodach, no musimy przejść do Roberta, musimy przejść do tego, co działo się z Williamsem. Ogromna strata w kwalifikacjach do Russella, ślizgające się auto, narzekający Robert. I tak samo narzekający w niedzielę po wyścigu, gdzie do Russella stracił już okrążenie. No niestety, musimy się pogodzić z istniejącą sytuacją. Ja wiem, że polscy kibice oczekiwali zupełnie czegoś innego. Nie liczyliśmy na zwycięstwa, nie liczyliśmy na duże punkty, ale chyba troszeczkę inaczej wyobrażaliśmy sobie ten wewnętrzny przynajmniej pojedynek Roberta Kubicy z George'em Russellem.
Natomiast no, musimy pogodzić się z tą sytuacją. Nie wiemy, czy jest to już trwała sytuacja, która będzie tak wyglądała do końca roku. Russell to nie jest tuzinkowy kierowca, pomimo tego, że jest to debiutant. Przypomnijmy, że jest to kierowca, który jest objęty pewnego rodzaju opieką, patronatem Mercedesa, no więc wiadomo, że jeżeli Mercedes się na coś takiego zdecydował, to na pewno jest to kierowca z najwyższej półki, wielki talent, bardzo młody kierowca, ma na swoim koncie przecież zwycięstwa i w GP3, i w F2. On jakby rok później to wszystko robił niż Leclerc, prawda? Czyli powtarzał jakby tę całą drogę Leclerca. Może nie robił tego aż w tak spektakularny sposób, tak efektowny, jak robił to Leclerc, ale bardzo skutecznie wygrywał jedną i drugą serię. No i jak widać, tutaj też punkt po punkcie buduje sobie tę pozycję. Wykorzystał słabość jednego z samochodów Haasa, zresztą jeden i drugi samochód były w bardzo kiepskiej dyspozycji, no ale ten prowadzony przez Magnusena po prostu w koszmarnej. Wykorzystał to Russell, natychmiast znalazł się przed Magnusenem. No Robert niestety był za Magnusenem, a więc ta strata tutaj była bardzo duża. No cały czas mamy nadzieję, bo jasne jest, że kibicujemy naszemu jedynakowi. W przypadku Kanady był to jeszcze jakiś rodzaj specjalnych, wyjątkowych emocji, bo przecież świetnie pamiętamy to gigantyczne szczęście w nieszczęściu, ten jego wypadek z 2007 roku. No i później te chwile, wielkie chwile, chwile triumfu, kiedy Robert odniósł to zwycięstwo w Kanadzie, kiedy dopisał Polskę do listy krajów, które mają swojego zwycięzcę w Formule 1. No, marzy nam się oczywiście, aby ta sytuacja no, nie od razu wróciła do normy. Wiemy, że Williams intensywnie pracuje. Wprowadzili tutaj spore poprawki w samochodzie. Nowe zawieszenie tak, na wzór Mercedesa i obaj kierowcy mówią, że działa i że jest to zdecydowanie krok w przód. Ale przynajmniej jeśli chodzi o Roberta, nie odzwierciedla to postępów na torze. Nie widać tych postępów tak, jakbyśmy chcieli to oglądać. I tutaj muszę cię zapytać, bo dobrze pamiętamy czasy pierwszej przygody Roberta z Formułą i szczególnie jego pobyt w BMW Sauber. Bardzo często dochodziło do teorii spiskowych, a to inne samochody, a to, że wspierają Nika Heidfelda w BMW Sauber, ale przypomnijmy, że duży udział w tym zwycięstwie Roberta w Kanadzie to też Nika Heidfelda, który nie tak dawno mówił o tym, że dziś już zastanawiałby się, czy puściłby wtedy Roberta, mając inną taktykę, a sytuacja wtedy wymagała tego i dostał polecenie zespołowe, żeby przepuścić Roberta, ale to jest temat na inną rozmowę. Chodzi o to, że w tej chwili pojawiają się już opinie, że samochód Russella jest inny niż samochód Roberta, a moim zdaniem jest to o tyle absurdalna teoria, że w sytuacji, w której jest Williams, nie ma ani miejsca, ani czasu na gierki. Najprawdopodobniej tak jest. Poza tym Williams w Hiszpanii, o czym wiemy, co zostało powiedziane, dokonał zamiany po prostu samochodów, a więc Robert jechał w Hiszpanii samochodem Russella, Russell jechał samochodem Roberta, więc te wszystkie spekulacje chyba nie mają tutaj absolutnie żadnego uzasadnienia. Ja wiem, że no wszyscy, my się też do tego przecież przyznajemy, to z oczywistych powodów jesteśmy fanami Roberta, chcielibyśmy, aby było jak najlepiej, życzymy mu, aby było jak najlepiej, ale takie może już doszukiwanie się jakichś niewiarygodnych historii, tak jak powiedziałeś, szukanie teorii spiskowych, no nie ma tutaj najmniejszego sensu. No taka jest aktualna sytuacja. Naturalnie tej sytuacji Roberta nie poprawia to, że jeździ w najsłabszym zespole, że ma kiepski samochód. Inaczej by to zapewne wyglądało, gdyby miał zdecydowanie lepszy samochód. Samochód, którym można by było coś powojować, coś zmienić. Wtedy zapewne też by to wszystko wyglądało inaczej. Teraz pozostaje nam tylko uzbroić się w ogromną cierpliwość i czekać. A przed nami oczekiwanie w pewnym sensie na to, co dziać się będzie we Francji. Paul Ricard i tutaj jest tor, który wywołuje skrajne emocje, bo z jednej strony doświadczyliśmy, jak wygląda manicure, ale jest spora grupa fanów, która tęskni za manicure, bo nitka toru, abstrahuję od sytuacji poza nim, była ciekawa, natomiast Paul Ricard wydaje się być mimo wszystko takim torem na siłę.
No tak chyba rzeczywiście jest. Ten tor oczywiście przeszedł, jak wiemy, pewne zmiany, pewną ewolucję. Kiedyś tam była Formuła 1, później o Formule 1 zapomniano. Tor przejął Bernie Ecclestone i zrobił z tego obiekt taki mający zupełnie charakter komercyjny, służący do innych celów. No Manicourt, tak jak wspomniałeś, był obiektem bardzo niepopularnym, bo tam nawet był kłopot z dojechaniem. Baza hotelowa nie istniała. No wiemy, że to była taka decyzja troszkę polityczna, ponieważ z tamtego regionu pochodził były prezydent Francji, François Mitterrand, i chodziło po prostu o jakby zaktywizowanie tego regionu. Ktoś wymyślił, podsunął taką myśl, aby zrobić to za pomocą toru Formuły 1, dlatego ten obiekt tam właśnie powstał. Był bardzo niepopularny wśród wszystkich zawodników, zespołów, mediów, dlatego po czasie z tego toru zrezygnowano. Był kłopot w ogóle, żeby tam dojechać. Nie prowadziły tam żadne sensowne drogi. Z lotnisk było daleko. Nie wiadomo, czy wybrać Lyon, czy Paryż. No ale Paul Ricard jest przynajmniej pięknie położonym torem, bo tak, tego nie można zarzucić. Piękny region Francji, południe, fantastyczna pogoda, fantastyczne krajobrazy, blisko lotniska, duże miasta, więc od tej strony wszystko się zgadza. No, zawodnicy muszą się ścigać na takich torach, jakie mają w kalendarzu, i nie grymasić. Jak najbardziej. A w pierwszym treningu, o ile mnie pamięć nie myli, we Francji Nicolas Latifi pojedzie, ale w samochodzie Russella. Ja jestem ciekaw, jak wyglądać będzie konfrontacja czasów Roberta i Latifiego, i trzymamy kciuki, miejmy nadzieję, że te problemy, które trapiły Roberta w Kanadzie, gdzieś pójdą w niepamięć, i w tej chwili już w Europie będzie to zupełnie inaczej wyglądało. W przypadku Williamsa, ja szczerze mówiąc, mimo wszystko mam dużą dozę optymizmu, tyle że widać, że pierwsze poprawki, znaczące poprawki w samochodzie Williamsa działają, i co do tego obaj kierowcy nie mają wątpliwości. Trudno oczywiście porównywać pierwszą sesję treningową z drugą sesją treningową, ale naturalnie warto o tym wspomnieć, że to porównanie w Kanadzie pomiędzy wynikami Latifiego z pierwszej sesji treningowej i Roberta nie ma może sensu, ale proszę Państwa, myślę, że wiele osób z przyjemnością usłyszy, a raczej chętnie usłyszy to przypomnienie, że jednak Robert był od Latifiego zdecydowanie szybszy. I niech tak zostanie. Słyszymy się i widzimy niebawem.